To ściana, która daje dużo radości. Ekscytację przeżywają głównie miłośnicy wspinaczki. Wszyscy sportowcy z Karpy Bytom czekają na pierwsze zawody, a część mieszkańców Bytomia na pewno na postawienie na tej ścianie wspinaczkowej pierwszego chwytu. Nie ma się czemu dziwić, bo to największa zewnętrzna ściana wspinaczkowa w Polsce. Ma nieco ponad 20 metrów i obecnie jest na niej 6 różnych dróg do przejścia. Paweł Jędrusik. To kolejna ściana wspinaczkowa, z której będą mogli korzystać zawodnicy klubu sportowego Skarpa Bytom, ale przede wszystkim mieszkańcy. Będziemy mieć na pewno o wiele, wiele większe zaplecze treningowe, co jest nam strasznie potrzebne do rozwoju wspinaczkowego, no bo wspinanie to jest sport ogólnorozwojowy, czyli potrzebujemy tak naprawdę wytrzymałości, siły, koncentracji, no tak naprawdę wszystkiego, więc myślę, że pod wytrzymałość i pod trudne drogi to jest bardzo dobra ściana. Na razie na ścianie zostały nakręcone uchwyty, dzięki którym powstało 6 różnych dróg. Docelowo już na wiosnę przyszłego roku będzie ich więcej. Nowa ściana to nie tylko prestiż, ale też możliwość organizowania zawodów wyższej rangi. Jest to taki ostatni z elementów, który nam tutaj brakował, żeby można było powiedzieć, że ten obiekt jest już taki totalnie, całkowicie kompletny. Więc dzięki tej ścianie jesteśmy w stanie rozgrywać zawody w prowadzeniu, czyli te standardowe z liną, już teraz na absolutnie najwyższym poziomie wspinaczkowym. Powstał oczywiście z myślą o zawodach, ale także, a może przede wszystkim z myślą o naszych zawodnikach. Zewnętrzna ściana wspinaczkowa powstała w miejscu, gdzie niegdyś stał komin byłej kopalni węgla kamiennego Rozbark. Mnie to podwójnie cieszy, dlatego że to modelowy przykład rewitalizacji obiektów poprzemysłowych. Nie tylko wraca tu piękno, ale też nowa funkcja, bo przecież o to w tym wszystkim chodzi, żebyśmy nadawali nowe funkcje i taka tutaj jest. Cieszy się ogromną popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i wszystkich amatorów spinaczki w Polsce, ale i w Europie, bo przypomnę, że mamy tutaj często gości z zagranicy. Koszt inwestycji wyniósł prawie 2 miliony złotych, z czego po 680 tysięcy złotych przekazały Ministerstwo Sportu i Gmina Bytom.